Witam serdecznie w projekcie Korzenie Pamięci Muzeum Powstania Warszawskiego. Ja nazywam się Karolina Sulej i mam ogromną przyjemność rozmawiać z potomkami bohaterów powstania. Rozmawiać z potomkami bohaterów powstania, żeby zobaczyć ich jako ludzi z krwi i kości. Dzisiaj mam przyjemność rozmawiać z Pawłem Bochniarzem, wnukiem Zbigniewa Kameckiego, pseudonim Zygmunt. Bardzo mi miło, że to jesteśmy i że możemy porozmawiać o pana dziadku. I chciałam, żeby przybliżył go pan nam, żebyśmy go mogli zobaczyć takim, jakim był. I co panu przychodzi do głowy, kiedy myśli pan dziadek? Znaczy, po pierwsze dziękuję bardzo za zaproszenie i to jest naprawdę zaszczyt, że mogę tutaj być. Zastanawiałem się przed przyjściem, w jaki sposób oddać relację z dziadkiem, którego nie ma już na tym świecie prawie 20 lat. Dziadek zmarł, kiedy byłem 13-latkiem. 40 lat, przepraszam. Także w przyszłym roku będzie, że dokładnie 40 lat od śmierci dziadka. Także, ale muszę powiedzieć, że chociaż już minęło tyle lat, to jest on osobą cały czas bardzo mi blisko. I jest osobą, która w jakiś sposób mnie ukształtowała. Nie tylko, może nawet w niej, znaczy nie tylko dlatego, że dowiedziałem się, że był powstańcem. Tak naprawdę ta świadomość, że dziadek był powstańcem, dotarła do mnie już po jego śmierci. Rozumiem. Także nigdy nie było jakimś punktem zaczepienia, jeżeli chodzi o naszą relację. Nie była czymś, o co mogłem go zapytać. Pamiętam, że w ogóle Powstanie Warszawskie pojawiło się gdzieś w mojej świadomości, kiedy to chyba było za jeszcze tej rewolucji Solidarności. W 1982 roku była taka wystawa w zakładach Norblina w Warszawie. I to był taki przełom, ponieważ Powstanie Warszawskie było zupełnie wypchnięte ze sfery publicznej. I wtedy pamiętam, że mama zabrała mnie, mieliśmy blisko, mieszkaliśmy na Muranowie. I wtedy gdzieś w trakcie tego, jak oglądaliśmy tą wystawę, padło to zdanie, że dziadek też w tym powstaniu walczył. I to był pierwszy raz, kiedy pan usłyszał to? Tak, dlatego że wcześniej jeszcze, jak byłem dzieckiem, wiedziałem, docierały do mnie tylko takie jakieś pojedyncze informacje. Wiedziałem, że dziadek był więźniem obozu koncentracyjnego, nawet dwóch. I też dziadek nigdy sam z siebie o wojnie nie rozmawiał. Przynajmniej nie z nami, nie z wnukami. Także dopiero tą jakby ten fragment jego tożsamości poznawałem niejako po tropach. I tak naprawdę zacząłem się temu bardziej przyglądać, kiedy sam odkryłem w sobie taką potrzebę, żeby trochę lepiej rozumieć dziadka i starać się zrozumieć, na czym polegało to przeżycie uczestnictwa w powstaniu, starać się zrozumieć jego losy wojenne, czyli w jaki sposób potem z powstania trafił do obozu, a w jaki sposób potem poznał babcię, założyli rodzinę. To wszystko stało się dla mnie w pewnym momencie interesujące, ale już jako dojrzałego człowieka. Natomiast znowu, kiedy dostałem to zaproszenie na to, żeby przyjść i porozmawiać, to oczywiście w pierwszej kolejności przedstawiam sobie dziadka takiego, jako go pamiętam, jako wnuczek. To jestem ciekawa. Jaki to dziadek? Znaczy zupełnie wyjątkowy, to trzeba powiedzieć. Był wyjątkową postacią w naszej rodzinie i do dziś jest wspominany bardzo mocno przez swoje córki, które jeszcze żyją, w tym moją mamę, ale też na przykład przez mojego tatę, czyli jego zięcia i przez pozostałe wnuki, które miały okazję go poznać i nawet w jakimś stopniu takim ograniczonym mieć jakiś kontakt z nim.
Ja byłem pierwszym jego wnukiem, więc no, miałem te 13 lat swojego życia na to, żeby trochę go poznać, trochę poczuć, jakim jest człowiekiem. I parę rzeczy jakby tak się bardzo mocno gdzieś tam w pamięci wyryło. I jakie to rzeczy na przykład? Pierwsze skojarzenie z dziadkiem to jest takie skojarzenie ciepła i humoru. Mhm. Dziadek był osobą dla nas, jako dla wnuków, niesłychanie ciepłą. Zawsze uwielbiał z nami żartować, doprowadzać nas do łez, czasami łaskotkami. Był taką właśnie osobą bardzo kontaktową, ciepłą. Takiego go pamiętam. I wiem, że też właśnie znany był z takiego nietuzinkowego poczucia humoru. Lubił robić różne niespodzianki, żarty. Na przykład zdarzyło się, że nas odwiedził niezapowiedziane w lany poniedziałek w wiadomym celu. Co stało się taką rodzinną tradycją, zapoczątkowaną przez dziadka, że czasami odwiedza się rodzinę, która się tego nie spodziewa. Ale czym? Kubłem wody? Tak, kubłem. Tak, nie, dziadek się nie patyczkował w takich sprawach. Więc był osobą nietuzinkową, pełną poczucia humoru. I myślę, że te poczucie humoru to jest jedna z rzeczy, którą po dziadku jakoś odziedziczyłem, tak mi się wydaje, bo sam mam też taką skłonność do różnych figli i tego typu właśnie zabaw. Psikusów, tak. Myślę, że moje dzieci by temu jakby zaświadczyły, tak? A mogę się zapytać, jakie pan robi psikusy dzieciom? To znaczy, bitwy na lany poniedziałek są czymś, co stało się już, powiedzmy, tradycją, także tutaj trudno element zaskoczenia, chociaż staram się za każdym razem coś nowego wymyślić. Natomiast myślę, że to, co moje dzieci, mam nadzieję, że zapamiętają ze swojego rodzinnego domu. Mam 6 dzieci, także to jest duża rodzina. Duża rodzina. Wszyscy póki co mieszkamy razem pod jednym dachem, chociaż niedługo, bo moja najstarsza córka już w tym roku bierze ślub. Ale mam nadzieję, że to, co będą pamiętać, to jest to, że to jest dom, w którym się dużo śmiejemy. Mhm. Głównie z samych siebie. To zdrowo. I to jest tak, to jest taka... Wziąłem sobie do serca taką prawdę, którą kiedyś usłyszałem, że jeżeli nauczysz się śmiać z siebie, to nigdy nie zabraknie ci okazji do tego, żeby być radosnym. I myślę, że tak jest. I to jest bardzo potrzebne, taki dystans do siebie. Ale to nie jest zawsze oczywiste i łatwe, kiedy ma się na przykład trójkę nastolatków w domu. No właśnie, prawda? Którzy są na swoim tle trochę przewrażliwieni. Że poczucie humoru też może ratować w takich sytuacjach bardzo emocjonalnych przecież. Tak, wiele razy tak jest, że po prostu kiedy jest jakieś napięcie, jest jakaś sprzeczka i nagle ktoś właśnie oferuje jakiś komentarz, który to rozładowuje, prawda? Wszyscy wybuchają śmiechem. Takie sytuacje są bardzo, takie postawy są moim zdaniem bardzo potrzebne. A dziadek tak też rozładowywał sytuację żartem czasem? Taki miał... Nie potrafię sobie przypomnieć konkretnych sytuacji, ale pamiętam dziadka, w zasadzie takie dwa oblicze dziadka jako od strony takiej emocjonalnej. Słucham. To znaczy jedne to jest właśnie takiego bardzo ciepłego, radosnego, dowcipkującego. I tak sobie kojarzę właśnie wtedy, kiedy go odwiedzałem na wakacje na przykład, albo kiedy do nas przyjeżdżał. To jest jakby jeden taki aspekt. I to był raczej taki, jeszcze tylko dopowiem do tego aspektu, żebym zobaczyła to poczucie humoru, bo są różne poczucia humoru, ale to rozumiem, że to było takie sytuacyjne właśnie, że się zrobi psikus, tak, połaskocze, tak, ale czy też takie żarty? Tak, chociaż to dziadek po prostu był niekonwencjonalny, to znaczy dziadek był wynalazcą, dziadek konstruował samochody. Ciekawe. Tego niestety sam jakby nie mogłem doświadczyć, bo to się działo zaraz po wojnie. Dziadek prawdopodobnie nauczył się fachu takiego związanego z mechaniką pojazdów, prawdopodobnie w obozie koncentracyjnym. Że w Grossrosen, tak? W Grossrosen były warsztaty samochodowe, on potem trafił do Mauthausen i tam też były warsztaty samochodowe, lotnicze. Myślę, że to w jakiś sposób mogło uratować dziadka. On był młodym chłopakiem, miał około 20, nie wiemy
20 parę lat, nie wiem dokładnie ile, dlatego że dziadek chyba zawyżył trochę swój wiek na początku wojny, z tego co wiemy, po to, żeby być jakby przyjętym do oddziału, i potem ta data się gdzieś tam powielała już w dokumentach. Dziadek tego nigdy nie sprostował. Ale był młodym facetem, młodym chłopakiem i wydaje się, że być może w obozie gdzieś tam pierwsze szlify takie odebrał, a potem założył warsztat samochodowy, jeden z pierwszych w Zielonej Górze. Czyli po wojnie do Zielonej Góry trafił? Tak, tak. Razem z babcią. To znaczy, chyba krótko przebywali w Świebodzinie, ale ostatecznie osiedlili się w Zielonej Górze. Mhm. I tam też trafiła rodzina mojej babci, która z kolei... Oni się z dziadkiem poznali w obozie dla wysiedleńców Hohenfels w Bawarii. To był taki były obóz niemiecki, w którym zresztą przebywali żołnierze wojsk alianckich, w tym polscy żołnierze. Po zakończeniu wojny on został zamieniony w taki obóz właśnie dla wysiedleńców pod kuratelą armii amerykańskiej. Mm-hmm. Tak. I oni się tam poznali. Dziadek tam trafił po wyzwoleniu obozu w Mauthausen-Gusen 5 maja 1945 roku i już w listopadzie wzięli ślub z babcią. Jaka szybka miłość. Także musiała być miłość od pierwszego wejrzenia. I tak właśnie dziadka też pamiętam jako taką osobę bardzo spontaniczną. Taka nietuzinkowość na przykład też dla mnie się przejawiała tym, zaraz wrócę do tej konstruowania pojazdu, bo to jest fajny wątek, ale dziadek otworzył ten warsztat i to był jeden z większych takich warsztatów stacji, takich pojazdów w Zielonej Górze, zaraz przy wjeździe do miasta. I na przykład, nie wiem dlaczego, ale w tym zakładzie były takie wielkie akwaria. No nie jest to coś, co się... Nie spodziewasz się. Czego się człowiek spodziewa i co jest jakoś często spotykane. W zakładach samochodowych, nie. W zakładach samochodowych. Były piękne akwaria i ja pamiętam, że właśnie najbardziej lubiłem, jak przyjeżdżałem na wakacje do Zielonej Góry, to było takie dziwne miasto, jak wiele miast na ziemiach odzyskanych. Więc tam nie za bardzo miałem co robić, ale uwielbiałem, jak mnie dziadek zabierał tam do tego warsztatu. Ja tam mogłem chodzić sobie po tym warsztacie i właśnie oglądać te rybki w tym akwarium. A to były takie egzotyczne rybki? Nie pamiętam, ale kolorowe. Ale kolorowe i to robiło na mnie wielkie wrażenie. A wracając do tego skonstruowania samochodów, także dziadek założył ten warsztat. Ten warsztat w Zielonej Górze, mieście, gdzie nic nie było, takim I rzeczywiście te samochody były jego pasją. I to moja mama jakby dobrze pamięta. Dziadek brał udział w takich, były takie wystawy tak zwanych SAMów. Mm-hmm. A co to były SAMy? SAMy to były właśnie pojazdy skonstruowane jakby samodzielnie. Rozumiem. Przez konstruktorów. Mm-hmm. Czyli to były jeszcze takie czasy zaraz po wojnie, kiedy nie było masowej produkcji aut. To się jeszcze nie odbudowało. W związku z czym składało się te samochody z tego, co było dostępne. I dziadek parę razy w takich konkursach startował, nawet jakieś nagrody zdobywał. Różnie mu to wychodziło, bo mama wspomina że kiedyś, że jeden z modeli jego samochodu miał jakby taką właściwość, że pod górę mógł wjeżdżać tylko tyłem na wstecznym biegu, bo coś tam z pompą paliwową za bardzo mu nie wyszło. I moja mama utrzymuje, że przez pewien czas myślała, że tak po prostu samochody mają, że pod górę muszą wjeżdżać tyłem i bardzo była zdziwiona, jak zobaczyła pierwszy samochód, który pod górę wjeżdża przodem. No, dziadek tam musiał to jeszcze dopracować. I ja już tych takich samodzielnie stworzonych konstrukcji nie widziałem, ale dziadek później, znanym sobie sposobem uzyskiwał jakieś samochody, szczególnie kochał markę Peugeot francuską. Mm-hmm. I pamiętam dwa takie samochody, które dziadek miał, które jakby remontował, dopieszczał. Mm-hmm. To jest drugie skojarzenie z dziadkiem. Właśnie te auta i też taka pasja do samochodów jego. I pamiętam, to jest właśnie takie mocne skojarzenie z dzieciństwa, że raz w tym warsztacie te samochody, które były tam naprawiane, ja tam chodziłem po tych kanałach, pamiętam ten zapach pasty BHP, prawda, która wszędzie była rozłożona
w tym warsztacie. Pamiętam jakiś taki śmietnik części zamiennych za warsztatem, gdzie była taka zdezelowana karoseria syrenki, ale z fotelami, do której ja wsiadałem i tam no, mogłem tam godzinę spędzać. Więc spodziewam się, jeżdżąc w różne miejsca w swojej wyobraźni. Tak, no i rzeczywiście ja, znaczy, jakoś tą pasję odziedziczyłem, no nie w takim stopniu, żebym samochody sam budował czy naprawiał, ale to jest coś, co dziadka jakoś tam wyróżniało i co też nam jakoś przekazał. A jak wyglądały te Peugeoty w takim razie, jeśli mogę zapytać, jakie to były? To znaczy tak, jeden to pamiętam był taki granatowy, metaliczny 404. Jak sobie ktoś obejrzy takie filmy francuskie z lat 30. No, bardzo charakterystyczny. Bardzo tak. Charakterystyczny samochód, taki masywny, może troszeczkę wzorowany na amerykańskich tam Cadillacach. No to była... To była inna jakość, no prawda, właśnie. Niż taka syrenka czy no Warszawa, właśnie. Z którymi mieliśmy... To jest bardzo znaczące. To jest bardzo znaczące. To ja pamiętam, jaką rewolucją było pojawienie się tych Fiatów dużych, prawda, w latach 70. Natomiast no, to była inna jakość. One w ogóle miały inne światło. Wtedy francuskie samochody miały takie żółte światła. Także no, dziadek oczywiście dopieszczał te samochody niesamowicie. Także one, nie wiem, jeden z nich miał otwierany dach, pamiętam. Miały jakąś taką, nie wiem, skórzaną chyba tapicerkę. No, miało się cacuszka. Takie wrażenie luksusu. Tak, to były takie cacuszka, które dziadek którym się dziadek zajmował. I do dziś pamiętam też, jak jeździłem do Zielonej Góry, to jak dziadek, wyglądałem przez okno, kiedy dziadek wróci z pracy, że akurat nie byłem u niego w warsztacie. Mm-hmm. Dziadek, pamiętam, podjeżdżał, parkował pod oknem, ale oczywiście samochodu by nie zostawił tak na otwartej przestrzeni. Miał swój garaż, taki malutki, bardzo ciasny, ledwo tam się ten samochód mieścił. Ale dziadek parkował i ja wtedy zbiegałem na dół i dziadek brał mnie na kolana i jeździliśmy parkować ten samochód w tym garażu. Więc to jest takie drugie bardzo mocne skojarzenie z dziadkiem. Mm-hmm. No i czasami też dziadek robił nam taką frajdę, że jak byliśmy na przykład z siostrą na obozie harcerskim, to dziadek potrafił przyjechać takim samochodem do nas na obóz harcerski, robiąc wielką furorę. No właśnie. Byliśmy przeszczęśliwi. Mam zresztą zdjęcie, które zaraz mogę pokazać. Tak, bardzo chętnie. Gdzie właśnie jest dziadek, jesteśmy my i nasi rodzice też. I widać, że dobrze się tam bawimy. Pamiętam, że kiedyś dziadek przyjechał takim samochodem, który miał na dachu namiot taki stawiany. Ach, wiem. I to też była konstrukcja dziadka. Się rozkłada dziadka. I tak. Się zaczepia. Tak. Tak. No i to też było niesamowite. Zupełnie niespotykane w tamtych czasach. W tamtych czasach. Także dziadek miał smykałkę do takich rzeczy. Tak. A mówił o tym, to zdjęcie bym chętnie zobaczyła, a tak. Ja, jeśli może je pan pokazać. Tak, zaraz je pokażę. Bo zastanawiam się właśnie, skąd taka wiedza też, jakby czy rzeczywiście to było przez to doświadczenie. O, to jest takie zdjęcie, piękne jest to zdjęcie. My takie ciepłe, te kolory. Tak, w mundurach harcerskich z siostrą na dole, a dziadek stoi i gdzieś tam się patrzy w dal. Tak, z papierosem chyba, tak? Mi się wydaje. Chyba dziadek... Właśnie nie pamiętam, czy palił, czy nie. Nie? Miał, w ręce ma kamerę. A, także kamera nagrywał, to jest, tak. Ja nie widzę stąd. Bo... Nagrywał, jest babcia, jest moja mama i... Upamiętniał sytuację, tak. Rozumiem. No to jest dziadek właśnie. A, to był liść chyba to, co uznałam za papierosa. No tak. Tak. Bardzo pogodny z oblicza, rzeczywiście. Tak. Widać, że się A to, co się pytałam w tak zwanym międzyczasie, żeby pozwolić panu zdjęcie pokazać, to było to, czy dziadek przyznawał się albo mówił o tym, albo czy się jakoś tego pan dowiedział, skąd on czerpał wiedzę, jak ma te wynalazki tworzyć? Czy to wszystko było właśnie metodą prób i błędów takiego szalonego naukowca trochę? To jest relacja z długiej ręki, bo od babci. Aha, od babci. Ale dziadek po prostu był strasznie ciekawski. I on, jego metoda to polegała na, teraz byśmy nazywali to odwróconą inżynierią, ale no tak po prawdzie polegało na tym, że rozkładał na czynniki pierwsze wszystkie tam możliwe urządzenia. Ale to teraz wszyscy właśnie polecają, żeby tę metodę stosować. Tak, tak. A potem je próbował składać, prawda, i czasami mu wychodziło. Także tak to wyglądało. Mm-hmm. I to tak, to rzeczywiście zdaje się mieć źródło w tych, to jest bardzo też ciekawe psychologicznie, że potem to była przyjemność dla dziadka. A w obozach najprawdopodobniej tych dwóch, przez które dziadek przeszedł, to był sposób na to, żeby przetrwać.
Tak? No, zarówno Gross Rosen, jak i Mauthausen to były ciężkie obozy, szczególnie no Mauthausen to był bardzo ciężki obóz, to są relacje więźniów, którzy ten film tam z Oświęcimia i powiedzieli, że wróciliby, na kolanach by wrócili do Oświęcimia. I jakby to, co było szczególne w tych obozach, to jest to, że one obydwa miały kamieniołomy. I to była najbardziej wycieńczająca praca, jaka mogła być. Tak jest. Udało mi się po paru latach uzyskać dokumenty z Mauthausen. W tych dokumentach dziadek jest zakwalifikowany na takiej liście 200-kilkudziesięciu pracowników wyspecjalizowanych. Mm-hmm. Jako technik metalowy. Mm-hmm. Więc prawdopodobnie przeżył ten ciężki obóz dzięki tym umiejętnościom. Tak. I po prostu, znaczy obóz był niesłychanie ciężkim dla niego przeżyciem. Niewiele wiem na temat tego, poza tym, że wiem, że wychodząc z obozu ważył mniej niż 30 kilo, a był postawnym mężczyzną. Wiem, że uniknął śmierci, która dotknęła tysiące więźniów obozów, którym po prostu pękały żołądki. Czyli miał też taką dyscyplinę w sobie, po wyjściu z obozu, po oswobodzeniu, że potrafił zapanować też nad tym głodem. Przeżył. Niesłychanie silny człowiek, też psychicznie, nie tylko fizycznie. Ja sobie nie potrafię wyobrazić, co on przeszedł. Zupełnie. A próbował pan? To znaczy próbuję to poznawać. Mhm. Z dostępnych dokumentów, książek, ale no to są rzeczy, które zupełnie przekraczają to, z czym mamy na co dzień do czynienia. Miesiąc walk na starówce. I następnie 9 miesięcy w dwóch obozach koncentracyjnych. Sam transport z Gross-Rosen do Mauthausen to było prawie jak wyrok śmierci. Tak? Znaczy, tam mnóstwo ludzi zginęło po drodze. To był luty. To są rzeczy, które są trudne do wyobrażenia. Tak. To musiał być dla pana niesłychany kontrast. Jak zaczął pan tropić, jak pan mówi, dziadka, tę jego historię wojenną, i to kontrastowało z tym, jakiego dziadka pan znał jako dorastający chłopak. Aczkolwiek powiedziałem też w pewnym momencie, i może skończę ten wątek, że dziadek miał takie dwa oblicza dla mnie. Znaczy, jedne to było właśnie taki ciepły, radosny, kreatywny człowiek. A z drugiej strony miał takie momenty, że się w sobie zamykał. Mhm. Ja pamiętam, że czasami było parę takich sytuacji, gdzie pamiętam z dziadkiem jechaliśmy samochodem, czy nawet ja sam jechałem samochodem z dziadkiem. I dziadek po prostu milczał całą podróż, tak? Znaczy, a to nie była krótka podróż, jak rozumiem. A to nie była krótka podróż, tak? Dziadek miał takie... I ja to, znaczy doskonale się potrafię do tego odnieść, bo ja też taki jestem gdzieś w sobie zamknięty. Natomiast wtedy był taki bardzo poważny. Mhm. Także to nie jest tak, że dziadek był takim dla nas filuternym staruszkiem. Zresztą, ja go jeszcze pamiętam, no był w sile wiek, miał 60 parę lat. Więc był takim bardzo charyzmatycznym, mocnym mężczyzną. Ale właśnie widać było, że to jest... Znaczy on budził szacunek w jakiś sposób taką swoją osobą. I widać było też, że są pewne rzeczy, które gdzieś tam w środku ma, którym się nie dzieli. Tak? To jest jego świat, to są jego myśli. Czyli po prostu jak był taki moment, że dziadek jakby zamilczał, tak jakby przestawał mówić, to trzeba było zostawić i poczekać, aż przejdzie ten moment. Tak. No rozumiem. Tak, to bardzo, że tak powiem, może stereotypowo, bardzo męski sposób radzenia sobie z problemami. Pewnie więcej na ten temat mogłaby powiedzieć moja świętej pamięci babcia. Swoją drogą to też musiał być niesamowity związek, bo babcia była jeszcze parę lat młodsza od dziadka. Mhm. Miała 16 lat, kiedy wzięli ślub. To bardzo młoda dziewczyna, rzeczywiście. Tak. I oni wzięli ten ślub właśnie tam, w tym obozie dla wysiedleńców. Wiem, że przez pewien czas dziadek zastanawiał się, czy wracać do Polski. Mhm. Jego starsza siostra z jego
przyjacielem i swoim mężem polecieli do Stanów i osiedli na stałe w Stanach. I wiem, że dziadek zastanawiał się nad tym, ale się na to nie zdecydował. Myślę, że ze względu na babcię. Babci cała rodzina musiała uciekać z Wołynia. Ona jako trzynastoletnia dziewczyna była tam świadkiem też niesłychanego okrucieństwa. Uciekli, wpadli w ręce Niemców i została została zagarnięta jako po prostu pracownik przymusowy w Bawarii. No i kiedy wojna się skończyła, została uwolniona i trafiła do tego obozu i potem spotkała się z rodzicami, z tego co rozumiem, dopiero w Zielonej Górze. Czyli ta była różnica wieku między nimi pewnie ile lat? 5, coś takiego? Myślę, że tak, 5-6 lat. To pewnie dziadek miał opiekuńczy stosunek do babci, tak sobie wyobrażam. Czy nie? Jak to było? Trudno mi coś na ten temat powiedzieć. No bo tak, bo to dziecko nie pamięta takich pewnie. Wnuczek nie pamięta. Myślę, że może moja mama czy jej siostra mogłyby więcej powiedzieć na ten temat, ale pamiętam, że zawsze się świetnie czułem u dziadków tam w Zielonej Górze, w tym domu. Tą energię, tę atmosferę. Tak, ta atmosfera domu była bardzo, bardzo, bardzo przyjemna. Też takim charakterystycznym elementem tego domu, zupełnie niespotykanym, było to, że jak się wchodziło do tego mieszkania, było malutkie mieszkanko na trzecim piętrze w Zielonej Górze, takiego nowo wybudowanego domu, było śmigło. Śmigło? Tak. Tuż przy wejściu stało takie wielkie, drewniane, oprawione metalem śmigło. Nie wiem, skąd dziadek wytrzasnął to śmigło, ale ono było piękne i stało w tym mieszkaniu i zawsze pierwsza rzecz, jaką jak wchodziłem do tego mieszkania, to było to śmigło i tak. I co pan sobie wtedy myślał jako dziecko, że co? No to było coś niesamowitego też, coś po prostu, czego się na co dzień nie spotyka, prawda? No właśnie. No. To pewnie miał pan jakąś historię czy wyobrażenie o tym śmigle. Nie pamiętam, prawdę mówiąc, czy się pytałem dziadka, skąd się to śmigło wzięło, skąd je dziadek jakoś tam wytrzasnął, zorganizował. Ale też jest takim elementem, który mi się z nim kojarzy. Nietuzinkowym, tak jak pan powiedział, zdecydowanie. Tak jest. Czyli dziadek to przede wszystkim te samochody, w którym inwestował mnóstwo miłości jakieś, można powiedzieć. I spędzał tam czas w tym warsztacie, wyobrażam sobie, dużo czasu. Jakieś umorusane, nie wiem, jakieś kombinezonie pewnie. Tak. Czuję sobie to wyobrazić, jak mógł dziadek wyglądać w tym czasie. I pewnie dużo wspomnień, w związku z tym właśnie to są te samochodowe, tak, że się jedzie z dziadkiem, tak? Tak. Nie wiem, zapach. Tak. No dziadek był świetnym kierowcą i uwielbiałem jeździć tym jego samochodami. Aha. Bo to było też takie właśnie doświadczenie trochę innego świata. Tak? Także tak. A jak pan jeździ dziś samochodami jako dorosły człowiek teraz? Bo podziela pan te pasje do samochodów jakoś tam. Tak, bardzo lubię jeździć samochodem. Aha. Moja mama również, moje dzieci też, także gdzieś to w żyłach tam zamiłowanie do motoryzacji zostało. Bo czasem samochód też jest takim bezpiecznym miejscem, mam wrażenie, takim właśnie swoim własnym, że się siada, jest się w takiej kapsule i jest to też... I swój świat. I swój świat. A z tego właśnie, co słyszę, to było właśnie tylko dziadka, prawda? Jakby te samochody. Tak, kiedyś pamiętam, że właśnie odebrali nas z obozu harcerskiego z siostrą i jechaliśmy... Chyba kawałek, bo wydaje mi się, że ten obóz był gdzieś w Borach Tucholskich, a jechaliśmy do nich do Zielonej. Czyli to przy tamtych drogach to było ładnych parę godzin. Pamiętam, że całą drogę śpiewaliśmy dziadkom piosenki harcerskie. Dzielnie to wytrzymali, chyba nawet im się podobało. No proszę, no to rzeczywiście śpiewające dzieci musieli bardzo was kochać. Mam myślę, to wybaczyć. Myślę, że tak. I są jeszcze jakieś wspomnienia, które panu przychodzą do głowy, dziadkowe, może mniej motoryzacyjne? Mhm. Myślę, że to znaczy mam takie wrażenie, że właśnie pewne rzeczy po dziadku mi zostały, chociaż nie miałem dużo kontaktu z nim. Właśnie wspomniane w poczuciu humoru, taka nitka przedsiębiorczości. Aha. Bo
To super. Ja powiedziałem warsztat, ale prawdę powiedziawszy, to się rozrosło w całkiem dużą stację. A to już tak dziadek, oczywiście. Dziadek pewnie tam trochę też, no, na początku na pewno sam pracował, ale tak jak ja go pamiętam, to on raczej tam właśnie zarządzał, tak, tą stacją. Ona była całkiem duża, chyba największa wtedy w Zielonej Górze. To różnica, rzeczywiście. Więc dziadek też był takim, no, przedsiębiorcą, menedżerem. Pewnie w dzisiejszych czasach został pewnie startupowcem. Tak jest, oczywiście. No. Ta żyłka, takie autorskie pomysły, odwaga, tak? Jakby w wcielaniu ich, eksperymentowanie. Tak. I ta nić przedsiębiorczości, to pan również jest przedsiębiorczy albo ma przedsiębiorstwo? To znaczy tak, ja też znalazłem w sobie tą żyłkę do budowania nowych rzeczy. Mhm. Znowu wydaje mi się, to gdzieś geny dziadka tutaj zagrały, bo raczej w pozostałych częściach rodziny te wybory takie zawodowe były zupełnie inne. Bardziej zachowawcze może. Tak, dziadek był, no, przedsiębiorcą i, no, i też takim właśnie twórcą, tak? No twórcą, właśnie. Kreatorem, no właśnie. Człowiekiem obdarzonym dużą wyobraźnią. I, no, i to staram się jakoś też w sobie pielęgnować. Mhm. Bardzo, bardzo cenię to. A mogę się zapytać, jak to się u pana uzewnętrznia, ta twórczość, czy to ten dar, ta żyłka do kreowania? Więc tak. U mnie się to zaczęło tak naprawdę na studiach. Mhm. Wzięło się to wszystko stąd, że ja zaangażowałem się też, to była końcówka powiedzmy lat 80., mhm. 89. rok, kiedy... Transformacja, przełom. Transformacja i akurat to był rok, kiedy zdawałem maturę, dostałem się na studia. Jeżeli przyjąć by tą oficjalną datę urodzenia dziadka jako 1920 rok, tak. Czyli rok Kolumbów, co do której, tak jak mówię, mamy pewne wątpliwości, ale jeżeli to przyjąć, to ja się urodziłem dokładnie 50 lat po dziadku. W 70 roku. I w szkole trochę się zaangażowałem w taką działalność, powiedzmy, podziemną, ale to, powiedzmy, taka jeszcze na małą skalę i moja rola była tam, powiedzmy, drugorzędna, ale wydawaliśmy taką broszurę i dystrybuowaliśmy w naszym liceum w Warszawie. W jakim? Można wiedzieć? Frycz Modrzewski. Czyli to jest liceum też, do którego chodził Grzegorz Przemek. Tak, była taka tradycja. Absolutnie. Niezależnościowa. I potem to mnie pchnęło trochę w działalność w NZS-ie. Mhm. Na Uniwersytecie Warszawskim. Także... Może pan rozwinąć skrót dla naszych oglądających? Niezależne Zrzeszenie Studentów, przepraszam. Mhm. To dla mnie było na pewno takie przeżycie zaangażowania w NZS było dla mnie czymś takim bardzo ważnym. Mhm. Po pierwsze dlatego, że widziałem na własnych oczach, jak ten system powoli ustępuje. Tak. I jakieś takie pozostałości zwalczaliśmy. Ale to już było takimi metodami, powiedzmy, bardzo demokratycznymi, czy charakterystycznymi dla demokracji, to znaczy manifestacje, prawda, pod komitetem, pod KW, czy pod komitetem centralnym, jakieś tam działania na uczelni. Ale w każdym razie bardzo mnie to wciągnęło, byłem nawet przez 2 lata szefem Niezależnego Zrzeszenia Studentów na UW. I poniekąd stąd zaczęła się ta moja taka ścieżka przedsiębiorcza, ponieważ NZS musiał się na nowo zdefiniować już, powiedzmy, w czasach demokratycznych. I to, co zrobiliśmy jako NZS, i tak naprawdę to była współpraca NZS-ów na Uniwersytecie Warszawskim, Politechnice i SGH. Taka sieć. Zrobiliśmy pierwsze w Polsce i chyba w ogóle pierwsze w regionie targi pracy dla studentów. Rozumiem, jasne. No tak. I od tego się zaczęło. Na tym wykiełkowała później moja firma rekrutacyjna, którą zbudowałem. I potem kolejne firmy, bo już mam parę na swoim koncie. A w tej chwili prowadzę fundusz inwestycyjny, czyli w tej chwili inwestuję sam w startupy, w firmy technologiczne.
Czyli niejako mogę się zwielokrotnić jako przedsiębiorca. Tak, tak, tak. Słyszę. Także to. Jeszcze tak się zastanawiam, jak pan ma na to wszystko czas, bo na dodatek prowadzi pan fundację, tak? Czy organizację? To znaczy jestem zaangażowany, nie mogę powiedzieć, że ją prowadzę, bo tam jest bardzo kompetentny zespół. To jest inicjatywa Tato.net. Mhm. To jest rzeczywiście organizacja pozarządowa, która skupia ojców. Mhm. Jestem członkiem rady programowej i jestem zaangażowany w tą organizację rzeczywiście. Także mam dużą rodzinę, nie brakuje mi zajęć. Znaczy jestem też członkiem zarządu Fundacji Przedsiębiorczości Technologicznej, także tych aktywności jest dużo. Dużo, no, słyszę. Tak, jakoś. Ale to jest bardzo, bardzo ciekawe. Też mnie bardzo interesuje, dlaczego albo jak się to zaczęło, to zainteresowanie ojcostwem u pana. Mhm. Czy to jest też jakby coś takiego, co narodziło się, nie wiem, latami trwało, czy jakiś był moment olśnienia? Dobre pytanie. Nie wiem, czy znam odpowiedź. Myślę, że tak, że na studiach moją pasją był NZS. To dużo bardziej niż samo studiowanie. Studiowałem matematykę 2 lata, potem ekonomię, skończyłem ekonomię na UW. Nie będąc świadomy też, że wydział właśnie ekonomii na długiej to są właśnie te tereny, na których działał dziadek w trakcie powstania i że wielokrotnie przychodziłem koło Włazu na rogu Wareckiej i placu Krasińskiej czy Miodowej, którymi się właśnie powstańcy ze Starówki ewakuowali. To sobie zdałem sprawę dużo później. Ale w każdym razie na studiach pochłonęła mnie działalność w NZS-ie i też miałem poczucie takiej misji, bo to było właśnie zwalczanie tych pozostałości komunizmu. A potem bardzo mnie pochłonęły też właśnie ta przedsiębiorczość, tak? To było dla mnie bardzo ważne. Przez parę lat myślę, że to był taki dominujący wątek. Potem założyłem rodzinę i rzeczywiście z biegiem lat coraz bardziej sobie zdawałem sprawę, że bycie tatą jest jakimś niesamowitym darem i misją. I też, prawdę mówiąc, za pierwszym razem, kiedy staję się ojcem, to jest takie duże poczucie bezradności. Myślę, że kobiety w pewnym sensie mają łatwiej, bo mają ten taki instynkt macierzyński, który się bardzo też, prawda, kiedy to dziecko przychodzi na świat, on w jakiś sposób podpowiada, co robić. Z ojcami chyba jest troszeczkę trudniejsza sytuacja i kiedy pierwszy raz dostaje się dziecko do rąk, to w sumie nie wiadomo, czy uciekać, co... Tak pan poczuł. Więc trochę takie poczucie na początku było i to mnie skłoniło ku temu, żeby trochę więcej czytać na ten temat i w jakiś sposób wejść w to doświadczenie. Zauważyłem, że to też jest doświadczenie, które mnie zmienia. Tak. I to jest świetna okazja do też jakiejś pracy nad sobą. I tak to dzisiaj postrzegam, że to jest jakaś misja. To ojcostwo rzeczywiście ma bardzo różne wymiary. W zasadzie, ponieważ mam 6 dzieci, z każdym dzieckiem na nowo odkrywam jakiś inny wymiar ojcostwa, od czego innego ode mnie wymaga. No i teraz poza tym, że samemu mam już 3 dorosłych dzieci, 3 nastolatków, ale poza tym, że sam cały czas jestem gdzieś w tej podróży, jako tato, to też dzielę się tymi doświadczeniami z innymi, ojcami. No właśnie. Te sieć, te wspólnoty, to dzielenie się, to jest u pana. To jest bardzo ciekawe, ale też nie mogę przestać myśleć o tym w kontekście dziadka, bo 6 dzieci, jest pan tatą. Niedługo pan będzie być może również dziadkiem. Będę dziadkiem. Już, tak, myślę, że to jest nieuchronne. Trudno mi się z tym pogodzić. Tak? No nie ukrywam, że tak, że to jest po prostu coś, co mi sobie trudno przedstawić. Tak, cały czas się czuję bardzo młodo. A jak pan myśli o swoim dziadku? To trochę pomaga w myśleniu o byciu dziadkiem, czy właśnie wręcz przeciwnie? Że takie surrealne, że to przecież jeszcze ma pan dziadka w pamięci jako ten młody chłopak, a tutaj już tyle czasu minęło właśnie. Trochę jest surrealne, ale myślę, że to będzie znowu jakaś fajna misja. Także jedna
część mnie to wypiera, a druga część się bardzo na to cieszy. To ciekawe. A jeśli mogę się zapytać jeszcze, nawiązując do dziadka, bo na pewno, tak jak już Pan mówi, wiele rzeczy jest w Panu po dziadku, nawet jak sobie Pan tego nie uświadamia, a czy pewne rzeczy świadomie na przykład wziął Pan od dziadka jako coś, co może Pan, nie wiem, wykorzystać jako tata na przykład, jakiś rodzaj, nie wiem, mądrości, tak, czy właśnie jakiegoś podejścia do życia? Znaczy, myślę, że to poczucie humoru, o którym wspomniałem, to jest jakiś refleks tego, czego sam doświadczyłem. Mhm. I to właśnie bardziej u dziadków niż w moim domu, u taty, mamy. Rodzice byli dość zapracowani. No właśnie. To często tak jest, prawda? Że od dziadków się dostaje to ciepło, czas. Tak. Także... my zresztą mieliśmy to szczęście i do pewnego stopnia też mamy cały czas. To znaczy... mieszkamy pod dachem z mamą mojej żony, a to niedawno też z tatą mojej żony, z moim teściem. I on też był taką, w pewnym stopniu przypominał mi mojego dziadka. Mój teść przypominał mojego dziadka. Też był taką właśnie bardzo ciepłą osobą, poświęcającą dużo uwagi wnukom. Więc też pomogło zbudowaniu takiej atmosfery, którą pamiętam ze swojego dzieciństwa. Tak. Ja się też, bo moglibyśmy skończyć na tym rozmowę, ale nie mogę przestać myśleć też o tym, że tak pięknie nam Pan opowiadał o tym dziadku z pamięci dziecięcej, ale powiedział Pan chyba dwa razy, że w pewnym momencie życia Pan zaczął tropić dziadka powstańca. I co to był za moment życia? Co to uruchomiło? Kiedy to się zaczęło? To znaczy, wydaje mi się, że to przyszło już na studiach. W jakiś sposób to było związane z zaangażowaniem w NZS na pewno. Bo zacząłem postrzegać, powstanie stało się jakimś takim super ważnym punktem odniesienia. Dla studentów zaangażowanych. Rozumiem. Myślę, że nie tylko tych zaangażowanych w Solidarności, ale również też dla studentów zaangażowanych w Niezależnym Zrzeszeniu Studentów. Że to świadectwo powstańców i ta ich ofiara była dla nas jakimś, powiedzmy, zobowiązaniem, była dla nas jakimś drogowskazem. I to mnie skłoniło do tego, żeby po pierwsze poświęcić więcej czasu na to, żeby poznać powstanie, i tu chylę czoła przed twórcami muzeum i tą pracą, którą tutaj zrobili. Też przed wszystkimi wydawnictwami, które zajęły się tym, żeby tą historię o powstaniu upowszechniać. Zacząłem też trochę tropić właśnie na własną rękę, czyli chociażby właśnie uruchamiając tą korespondencję z obozem, z administracją byłego obozu w Mauthausen. Odwiedzając Pruszków, czyli ten obóz przejściowy, przez który dziadek przeszedł, ale spędził tam bardzo mało czasu z tego, co jestem, do czego doszedłem. Być może był tam ledwie parę dni, bo wyszedł ze Starówki 2 września. Jasne. A w Gross Rosen już był 7, także... Czyli wykonał Pan taką detektywistyczną pracę autorską, historyczną, i ten dziadek... Ta praca się jeszcze nie skończyła, Ta praca się jeszcze nie skończyła. Trwa. Tak, dzięki rozmowie ze znajomym odkryłem, że jest dostępne archiwum batalionu Gozdawa, w którym prawdopodobnie działał mój dziadek. Także zamierzam się udać do archiwum aknowych i sobie te akta obejrzeć. Także ta praca będzie dalej. Będzie trwała, tak. Tak i sobie postawiłem cel, żeby w jakiś sposób tą historię dziadka udokumentować. Z różnych względów nie udało to się dzieciom dziadka, czyli mojej mamie i jej rodzeństwu. Ja bym chciał, żeby moje dzieci tą historię poznały jak najlepiej i też mogły przekazać jako część swojego dziedzictwa swoim dzieciom i wnukom.
Rozumiem. No, myślę, że to jest praca, która na pewno jest ważna i zajmie jeszcze pewnie parę lat, bo to jest archeologia już trochę, trzeba pogrzebać, poszukać, ale na pewno to, co już się udało przekazać Pana dzieciom, Panu i co w Panu żyje cały czas i pracuje, no to jest ten dziadek, dziadek domowy, dziadek z poczuciem humoru, dziadek ze smykałką, dystansem do siebie. Tak, tak, no i też dziadek, który swoim życiem pokazał, że warto walczyć o ważne rzeczy. Że nie można przyjść, że nie powinno się przychodzić obojętnie wobec zła, które jest, mhm. że nie można jakby temu pobłażać. Ja staram się zachowywać w taki sposób, z jakąś odwagą cywilną. Mhm. Tutaj dziadek jest dla mnie cały czas inspiracją. Również nawet w działalności, znaczy ja myślę, że my nie jesteśmy w stanie nigdy, ani moje pokolenie, ani żadne inne, spłacić tego długu wdzięczności wobec powstańców i szerzej tych, którzy oddali ofiarę życia w trakcie wojny. Ale to, co możemy zrobić? To, co możemy zrobić, to jest właśnie nie mieć pobłażliwości dla zła, nie przychodzić obojętnie wobec złych rzeczy, które się dzieją. Myślę, że też tak jak czytałem o batalionie Gozdawa, o walkach, w których z tego co usłyszałem z relacji mojej mamy, uczestniczył też dziadek w walkach o wytwórnię papierów wartościowych na Zakroczyńskiej. To, co uderza, to jest to, że tam obok siebie walczyły oddziały AK, AL i Narodowych Sił Zbrojnych. I myślę, że ja odbieram to też takie zobowiązanie do tego, żeby starać się o budowanie takiej jedności. Międzyludzkiej. Międzyludzkiej. Stąd dobrze się czuję w takich inicjatywach jak Tatonet, mm-hmm. gdzie ojcowie, tak. niezależnie od swoich, powiedzmy, poglądów politycznych, zapatrywań światopoglądowych, są połączeni jakąś misją, która myślę, że dla Polski jest ważna. Odbudowanie takiego etosu ojcostwa gdzieś dla mnie jest taką osobistą misją. Też angażując się zawodowo w te działalności, które podejmowałem, zwróciłem uwagę na to, że charakteryzują się one zawsze takim poczuciem misji. Staram się wybierać takie mm-hmm. inicjatywy i takie przedsięwzięcia, gdzie mam wrażenie, że w jakiś malutki sposób przyczyniam się do tego, żeby Polska była bardziej nowoczesna. Mm-hmm. Znaczy to właśnie jedna z pierwszych polskich firm rekrutacyjnych, czy te pierwsze targi pracy. To są drobne rzeczy, ale myślę, że w jakiś sposób idą według tego samego drogowskazu, który wyznaczyli powstańcy. Tak, tak, żeby nasze życie było lepsze, żebyśmy tak. byli bliżej siebie. Tak jest. Byli tą jednością, którą Pan postulował. Myślę, że dziadek by się podpisał pod tym. Mam nadzieję. Bardzo, bardzo dziękuję za te rozmowy, wspomnienia i opowieści. Dziękuję bardzo. Dziękuję.